Witamy serdecznie w 14 odcinku Sportowych Pyr, odcinku, który był wyczekiwany, oczekiwany, potrzebny. Pytaliście o niego co najmniej dwie osoby i tutaj ukłon w stronę Wojtka i Wiktora. Witam tych, którzy są z nami od zawsze, witam tych, którzy są z nami od niedawna. Fajnie, że jesteście. Ci, którzy nas słuchają, ale nie subskrybują, to zostawcie lajka, zróbcie suba, a jak nie macie ochoty na to, to jesteśmy też na Spotify'u. Facebook leży, Instagram nie leży, bo nasza rolka z Christopherem Welde święci triumfy, co prawda w rejonie Indii krajów arabskich, ale jednak. Ale nie kupujemy tego. Ale tego nie kupiliśmy, mimo że to tak wygląda. Na Twitterka zapraszamy też serdecznie, bo tam akurat troszeczkę się dzieje czasami. Tytułem wyjaśnienia, jak wiecie, Sportowe Pyry były zawsze jedną wielką wspólną taką ekipą, ale pewne rzeczy się wydarzyły i zanim przyjdę do przywitania, to chciałbym oddać jakby honory stałemu członkowi tej ekipy, ponieważ straciliśmy w zeszłym tygodniu, i to jest przyczyna, dla którego nie było odcinka, straciliśmy naszego wiernego kompana, człowieka, partnera. Szczekacza, który z nami był od zawsze i słuchał tego każdego odcinka, nie licząc tych zdalnych. Natomiast tak, w zeszłym tygodniu Czok, pies Marka, opuścił ten padł łez i nie ma go już z nami, więc te wszystkie szczeki, które słyszycie w poprzednich odcinkach, to są szczeki archiwalne i myśli zebrane, no i będzie nam go na pewno brakowało. Tymczasem w studiu bez Czoka jest ze mną Marek. Doberek. I jest ze mną Daniel. Cześć. Nie zgadniecie, kogo nie ma. Poza Czokiem. A ktoś nie jeszcze powinien być? A teraz nie było trzech? Był taki jeszcze jeden gość, pamiętacie? No to gościnne występy. W sensie tych dwóch na kanapie wtedy po meczu lepiej. Raz wystąpili. Nie ma z nami Cyryla, bo Cyryl wyruszył do Londynu. Po co? No właśnie. Ratować się gospodarkę, czy właśnie będzie nowym premierem? Bo tam się mielą ostatnio na potęgę. Czy być może leci do Londynu, żeby szybko się przetransportować do Liverpoolu, żeby pomóc Jurgenowi Kloppowi w tej sracy, która się tam dzieje? Przecież Cyryl lubi United. Nieważne, no wiesz, ale ma wiedzę, ma doświadczenie. Nieważne, kogo lubisz, ważne, ile płacą. No. A czyli sugerujesz, że mógłbyś pracować w Legii Warszawa z Elką na piersi? Nie stać by ich było, żeby... A właśnie, Marek ma dla ciebie prezent, bo jak wiesz, był na właśnie meczu Szachtara do z Realem Madryt i był na zakupach przy okazji. Za tobą jest. I ma dla ciebie prezent. Ja tu prezent. Mam ogień. Ja wiem, ale poczekaj, to nagramy jakby wideo z tego ognia. Poczekaj moment. A to może przekazać, Marek. Nie, Marek, widzę, to jest twój prezent, proszę. Ale ja się boję, że mi łapę spali. Proszę, no patrz. No, specjalnie dla ciebie. To jest tak okropne, że nawet cenę zostawiłem. Stary, ja dostałem od niego breloczek z Elką i jest przy kluczach do chaty, bo ich rzadko używam. Ale tych do rodzinnego domu, opowiem w ten sposób. A ja mam koszulkę ze stadionem Legii. Ej, kupił ci ładną pamiątkę, bo był na wyjeździe, a ty jeszcze kurwa kręcisz nosem. No, bo jak Cyryl kupuje, to się zabijacie, ale jak ja kupiłem, to już fe. Bo stawki liczone są w euro. Może dziękuję, byś powiedział? Spierdalaj? No dobrze. Zatem spierdalamy z obszaru to się domyślał, to jest bransoletka z gówna, w sensie z napisem Warszawa, w kolorach Legii. Nie rozumiem. Kupił ci piękny oczywiście prezent. Oczywiście, kurwa, że rozumiesz. Który, żeby było śmieszniej, kosztował 8 zeta. Bo druga jest dla Cyryla. A on dostał bryloczek, a ja koszulkę. A ja bryloczku używam. I co robisz z tą koszulką? Noszę. A spojrzałem, czy kurwa przypadkiem jej nie masz na co. Noszę. Za stadionem Legii. Ale pamiątkowy mecz Realu Madryt. Marek był pierwszy raz na meczu Realu Madryt w ogóle. Są na tej koszulce jakiekolwiek... Tak, stadion. Logotypy Legii? Nie, tylko jest napis Alu? No, nie. No jest napisane... Po chuj ta koszulka. No pamiątkowa. Pamiątkowa, bo już całe bydło szaliki wykupiło. Gnoje. Jak dobra. Pamiątkę pasującą tego stadionu, to mogłeś powiedzieć, żebym ci nasrał na środku. Stadionu? Chaty, kurwa. Też miałbyś pamiątkę, która by ci przypominała stadion Legii. Dobra, uspokój się, bo ładny się odpaliłeś. Stadion, nie wiem, o co szanujemy chodzi. Kibiców Legii, bo wierzymy, że na trybunach siedzą tacy sami goście jak my, nie mówimy o tych skrajnych, wiesz, przypałach. Prawda? Prawda. Przejdźmy do newsów. Nie, zanim przejdziemy do newsów, to Marek, byłeś pierwszy raz w życiu na meczu Realu. Jak się bawiłeś jako prawdziwy madrytista? Zajebiście. Podjarałem się. No super było. Wzruszyłeś się? Troszeczkę. Gwizdałeś, jak był hymn Ligi Mistrzów? No jak? A aha, fajne... aha, bo powinienem. No aha, ta, no ja ta. To powiem. No nie, to wiesz, to wtedy nie mógłbym się cieszyć. Nie spuściłeś wody po sobie? Nie, mam za dużo godności, żeby srać na tym stadionie.
Kącik newsowy. Panowie, trochę nas nie było, trochę się wydarzyło, więc szybciutko przebrniemy przez kącik newsowy. Uwaga. Bartek Salamon, donoszą media klubowe, wrócił do treningów, co więcej, pojawi się w kadrze meczowej na mecz z Villarrealem. No wreszcie, ale i tak nie zagrał. Ale no wreszcie, że klub poinformował, czy no wreszcie, że wrócił? No wreszcie, że wrócił. Wreszcie, wreszcie. Raz, że nie zagra, może jakieś minutki złapie. No tak, na sam ile koniec. Ile zostało kolejek? Dwie. Do końca przed mundialem, tak. Chuja, nie, Czechu już go nie powołał. No dobrze, gdzie, że nie, ostatnio go powołał, czekaliśmy za nim ile? Rok, półtorej? Go... No tak, bo ostatnio go Czechu powołał, to się zaczęło sranko. No pół roku czekaliśmy, no. Bo on na koniec sezonu wypadł. Dobrze, drugi news. Skończył się kontrakt pełnomocnika do spraw sportowych, pana Piotra Barłoga w Warcie Poznań. Dziękujemy za służbę. A czym się zajmował? Był pełnomocnikiem do spraw sportowych. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w Warcie Poznań nadal nie ma dyrektora sportowego, tylko stworzyli kilkuosobowy dział. I jedna osoba z tego działu właśnie zakończyła kontrakt bez opcji przedłużenia. Ale skoro jesteśmy, prawda, przy informacjach jeszcze w przededniu mundialu, bo zostało 17 dni do mundialu, chyba że słuchacie tego później, to mniej, Skóraj został powołany do szerokiej kadry. No dobra, ta szeroka kadra jest tak szeroka, że nie wiem, po chuj Czechu ją zrobił. No bo musieli. Jak musieli? No to był wymóg FIFA. Mogli od razu gotową. No nie, no musiał podać szeroką kadrę, a zakładam, że miał już z tyłu głowy tą wąską kadrę, ale tak kazali im zrobić, to tak zrobili. Z FIFA będzie losować, to może grać, jak to nie. To by było straszne. Się zastanawiam, czy to i tak nie byłoby lepsze niż niektóre wybory Czecha z tego, co się zanosi. Nie jest tak źle. No dobra, pogadamy jak Krychowiak zagra i wtedy będę z wami rozmawiał. Ja wiadomo, mówię, że nie jest tak źle teraz. Wiadomo, że ta owca zagra. On grał w ulubionym ile on klubie. Ma lat? Milion albo dwa. Dużo. No bo ile mu jeszcze zostało gry? Rok, dwa? No ale Daniel, jest retoryka, że nie mamy nikogo innego na środek pola, a jest ten Krychowiak. No nie wiem, postawmy tam słupek, taki wiesz, potykacz. To już wolę... Ale że uwaga, śliska podłoga, czy bardziej pachołek drogowy? Pachołek drogowy. Dobra. Kolejny news. Kwekwe przedłużył kontrakt do 2025 roku, a w ślad za nim Milic też kontrakt przedłużył do 2026 roku. Hit czy kit? Sukces dyrektora Rząsy czy nie? Tak, hit. No tak, no. Dwa filary tej kadry. Ale raczej w ślad za nimi nie pójdzie ulubieniec Daniela. Bang, bang, bang. Poznański Benzema i te sprawy. Jestem z tym pogodzony, bo co? Niech... No ja się nie zdziwię, jak on pójdzie, tylko ja chciałbym, żeby było dla niego jakieś zastępstwo, tak? No masz, Sobiecha. A może ma chińskiego, kurwa, od razu. No ale to nie ta pozycja. Ta, wiesz, mogą go przerobić. Młody jest, ulepić jeszcze. O Jezu. No, ale naprawdę jesteś pogodzony z tym, że Iszaka nie będzie już na wiosnę? Chyba, tylko, że właśnie tak nie, chciałbym, żeby był do końca rundy. Rundy? Sezonu? No to zostały dwa mecze, hop. Do końca sezonu. A. Ale to wtedy... A nie, bo on ma jeszcze rok kontraktu. No ta. Aha. Żeby zagrał do końca tego sezonu, no i potem odejdzie. No jakby, w sensie ja jestem przyzwyczajony do tego, że Lech to nie jest, nie wiem, Real... Ale który ma skład do gry, tylko mają ludzi, którzy grają, robią z nich dobrych zawodników, czasem mi się zdarza i ci zawodnicy stają sprzedani. Tylko chciałbym, żeby z tej sprzedaży coś wynikało poza premiami, kurwa, dla zarządu. Ale Lech umie w napastników akurat, więc chillał ci. No, to nie bramkarz. No, to tak, absolutnie, ale do Artura Rutka jeszcze przejdziemy. Dobra, ostatni news. Po co, ja go już nie ma? Morda, mam skandal. Mam skandal, słuchajcie, piłka nożna kobieca, Lech Poznań UAM, pamiętamy. A, tak. Tak? No. Był mecz, znaczy był, no prawie się odbył. Miał być. No miał być. Mecz Lech Poznań UAM kontra WAP Włocławek. WAP? WAP. To Włocławska Akademia Pirotechniczna. A drużyna kobiet, która by się nazywała WAP, WAP Włocławek? To by było seksistowskie. A to nie ja bym wymyślił tą nazwę. A od WAP do FAP niedaleko. Chodzi o to, że doszło do walkoveru i WAP Włocławek wygrał to spotkanie 0-3, bo okazało się, że są pewne problemy proceduralne. Nie było papierów, nie że było obiekt fizycznie, jest przygotowany. Tak, nie było fizycznie papieru w trakcie meczu, że obiekt spełnia standardy do grania meczu ligowego. I trener Włocławka i działacze Włocławka strasznie się spruli o to i stąd walkover. No. Ale wiem, że będą składać odwołanie. I już je złożyli. No 31 października w Halloween. No chodzi o to, że wiesz, obiekt był dopuszczony. Byliśmy na tym stadionie. No to kurwa, no, ale nie działa. Było papieru w trakcie meczu. Ale fizycznie go nie było. Ta zgoda istniała formalnie, wiesz, w przestrzeni prawnej, tylko nie było tego kwitu w teczce z kwitami. I ten kwit się pojawił pod koniec meczu, ale to i tak było za mało, bo do wyjebania.
No trudno, no. Było załatwić kwit przed meczem. Dość lekko do tego podchodzi. No nie, no ma być kwit, to musi być kwit. No trudno. No dobrze. Za błędy kwit, się płaci. Kwit ma być na początku rundy, a po co go cały czas ze sobą wozić? Wiesz, co innego jak grasz u siebie, a to jest, wiesz... Ale grali u siebie. Nie mają tam biura na grały miejscu. U siebie, no ja. Jakby w tym kontekście. Kibel ciężko. Dali dupy, to mają karę. Oj, brutalnie. A co brutalnie? No takie zasady, no. Jak a zrobisz... jakby to się zdarzyło dla drużyny Realu? Tak jak na przykład Lopez, który dobrze sędziował ostatni mecz. Ty kurwiu jebany. Ale pamiętliwy jest, ci powiem. W życiu nie zapamiętał tylu danych. W łeb się jebni. Okradli, ojebali was. Kurwa, nawet to nie skomentuję. Jak tam Liga Ogórkowa Hiszpańska, Barcelona depcze wam po piętach? Z najlepszą dziewiątką świata? No mają bez punkt, złotej piłki, mają... ale z waflem Gerda Millera? Mają punkt straty, są za nami, no. Pełen chillout. No ja wyszedłem z grupy Ligi Mistrzów, nie? No tak. Ja sobie będę grał we wtorki i środa, nie w czwarteczek. To jest tak środoka kadra. A jeszcze... Prawie jak u Lecha. A jeszcze na pewno los doda pikanterii i trafią na Arsenal i Arsenal jeszcze opierdoli w tej Lidze Europy. Ale byś chichotał. Kurwa, cieszyłbym się bardziej niż z klasyku chyba, jakby Arsenal ich opierdolił. No niech ci się spełni. Dziękuję. Proszę bardzo. Koniec końcika newsowego, chyba że ktoś coś jeszcze chce. Nie. Świetnie. Dobra, trochę nas nie było, więc musimy teraz ekspresowo przejść przez zaległe spotkania. Musicie o, się... co? Zamknij mordę. Musicie się skupić, bo ja będę czytał spotkanie, wynik i prosił o zdanie albo słowo komentarza. Gotowi? Ta jest. To lecimy. Puchar Polski. Warta Poznań, Sandecja, Nowy Sącz, zwana Juventusem z Nowego Sącza ze względu na stroje. 2-1 Warta Poznań odpada, nie było transmisji w Polsacie, była transmisja w radio, Grzegorz Hałasik dawał czadu jak szalony. Przegrywamy w ostatniej minucie, kiedy Sandecja ładuje nam bramkę 2-1. Co się stało? Marek. Gówno. Sandecja zadawała bramkę w ostatniej minucie. No i oni, Sandecja miała 2 strzały z tego co pamiętam, a Warta tam cisnęła jak pojebani, więc niewykorzystane okazje lubią się mścić. Czy fatum Pucharu Polski nadal wisi nad Wartą Poznań? Cały czas. Dziękuję bardzo. Następny mecz. Lech Poznań, Śląsk Wrocław. Uwaga, graliśmy u siebie 1-3. Frekwencja poniżej 5000 ludzi na stadionie, co wyglądało koszmarnie. Ale Lech tam przeważał w pierwszej połowie chyba. Tak, ogólnie przeważał Lech w tym meczu. Natomiast mamy tak, zmarnowaną akcję Sobiecha, nasz ulubiony Norwek Pastuch, Welde Klops, no i oczywiście Artur Rutko, który wyjebał nas... A tam przecież Rutko nas wypierdolił. Który wyjebał nas z drugich rozgrywek, bo najpierw poleciała Liga Mistrzów, przypominam, Karabach, Agdam, 5 na pizdę, no i teraz Puchar Polski. Co najmniej 2 bramki on zajebał. Uwaga, co się dzieje z Arturem Rutko, to ja ci powiem. Rutko powiedział, że już tu nie chce być. No kurwa, nie dziwię się. Też bym nie chciał tu być. Nie wiem, czy on był pierwszy, czy Lech był pierwszy. Ja myślę, że on zdał sprawę w trakcie meczu ze Śląskiem, że o, pora wypierdalando robić. No debil. I w jakiej sytuacji jest obecnie Lech, bez Pucharu Polski? No ale dobra, patrz. W komfortowej. Rutko wypierdala. Kogo mamy tam jeszcze na bramkarzu? No nie mówię o Filipie, wiadomo. Felipe. No ale Rutko grał nie dlatego, że stwierdziliśmy... No jeden on... jest w tym, w Stali Mielec przecież na bramce. Kurwa, łapy mi plec od Stali Mielec, kurwo, bogata z Poznania. Bo przecież Rutko nie grał dlatego, że John stwierdził, niech Filip sobie odpocznie. Bramkarze to nie, tak bardzo nie potrzeba tego odpoczynku. Tylko dlatego, że miał kontuzję. Rutko miał być super bramkarzem tej ligi, kurwa, dać nam Ligę Mistrzów. Więc no dał. Teraz niech się Filipowi trochę odnowi jakaś ta kontuzja, którą miał i kurwa, kto za niego wejdzie. Jakiś młody. W sensie wiadomo, wolę, żeby to nie był Rutko, no, że możemy postawić pachołek, tak jak u Krychowiaka. Albo ręcznik powiesić. Uf, brutalne to jest. A Rutko oddaje. Jest brutalny no, ale ręcznik, serca. Jak piłka w niego trafi, to się zawinie i spadnie na dół, a u Rutka kurwa przeleci. No bo to taki ażurowy ręcznik. Taki szybko schnący. Rutko... Ale serio, kogo my tam jeszcze mamy? Nikogo. Nie mamy trzeciego jakiegoś takiego nieznanego? No ale to jest no name. No nie, no jest trzeci ten, w Stali Mielec. No nie. Ale on jest wypożyczony. No to można Daniel, go odsofnąć. Trzeci bramkarz, kurwa, zawsze jest no name'em, no. Artur może sobie. Może go w końcu poznamy. To nie Paris Saint-Germain, że masz 5 bramkarzy stopu, kurwa. 2 wyjebanych chuj wie gdzie, jednego nikt nie widział, a 2 tam się zmienia. Stopu wystarczy ten, co... Zjebał. Ty się odpierdol od Donnarumy, bo dzisiaj Krzychu Piątek może mu zajebać bramę. Co? Milik, Milik, Jezus Maria! Salernitana w Lidze Mistrzów, to by było coś, jo, kurwa. Pierdolę. Dobra, Puchar Polski, Warta na pizdę, Lech na pizdę. Warta Poznań, dobra, wiadomo, i tak wiedzieliśmy, że no to się w końcu nie uda, siłą rzeczy. Lech Poznań, czy jest git, czy nie git z Pucharem Polski, bo to była dla nas szansa na puchary. Jest git, Lech będzie miał więcej czasu na przygotowanie się do pucharów na wiosnę i
czasu i wiesz, takiego komfortu w walce o mistrzostwo. Dobra. Liga Konferencji Europy, słuchajcie, wchodzimy w decydującą, znaczy kurwa, no niestety wchodzimy w decydującą fazę Ligi Konferencji Europy, bo Lech na własne życzenie postanowił się kurwa obesrać metr przed kiblem z Austrią. Ale jakie to lechowe, nie? Już zapomnieliśmy o tym trochę przez to mistrzostwo. Ale poczułem dzięki temu, wiesz, taki... Takie... Aromat. Takie żąsizmo. Takie, nie, bardziej mokrą, wiesz... Szmatkę? Na ryj. Ale taką delikatną jeszcze. Śmierdzi mi tu wyjebą, synek. Ale wiesz, że jakby Amaral nie spierdolił tej sety na końcu, to byśmy wygrali ten mecz? Ale ty wiesz, że gdyby Reboczo... Nie odpierdolił Maniany? Tak, wiem, to też byśmy raczej wygrali ten mecz. Ale w tym meczu Iszak miał tą sytuację, tę setkę, czy to było w lidze? Nie. W którymś z ostatnich meczów miał setkę. Z Austrią Wiedeń to Sobiech odgrywał do Amarala i Amaral miał obok chyba Skurasia albo kogoś po lewej stronie, albo miał całą brameczkę jak rzut karny do wyboru. I strzelił nad bramką. A komentator stwierdził, że... Bramkę umi każdy. A komentator wtedy stwierdził, że to Sobiech zjebał, bo mając dwóch obrońców na plecach, to mógł przyjąć piłeczkę, tu fikin... Artur Sobiech, fikiniki, lewo, prawo, nie, tu nawinąć. I jebnąć po krótkim, nie? No ale chuj, to nic, że Amaral miał setę dzięki temu. Słuchajcie, skomplikowaliśmy sobie życie w Europie, jakby nie patrzeć tym meczem. To było dla emocji. Ale dobra, żeby będą zapowiedzi... Przecież ty lubisz emocje. Kocham, ale nie w takiej sytuacji. Wolę w innych, no. Dobra, do Ligi Konferencji Europy jeszcze wrócimy. To teraz na szybko, 14 kolejka, lecimy. Górnik Zabrze, Warta Poznań 0-0. Czy ten mecz był paździerzem? Nie wiem, ale wprowadziliśmy zmianę w ustawieniu 3-4-3, które nawet w notatkach mam zapisane pałowanie 3-4-3, co oznacza, że Warta Poznań wchodzi w moje ulubione ustawienie w FIFA, które kurwa nigdy nie działa. A to grałeś u siebie z Górnikiem. Na wyjeździe. Na wyjeździe. I zremisowaliśmy? Ta. A to dziwne. Były próby? Ale bez przesady. Ale nie pamiętam tego meczu, był chyba taki... Bo on był taki nijaki, tak. Coś mi świta, to było takie... Poczekaj! No pewnie, że mam notatki. Więc pogłębiłem, przypomniałem sobie. Zaczerpnąłeś wiedzy. To tam ten mecz był taki w miarę na remis. Początek Warta miała niezły, Zrelach miał sytuację jakoś na początku, że miał praktycznie tam pustą bramkę albo sam na sam, ale nie trafił i była mogiła. Ale też Górnik strzelił gola, ale był spalony. No. I taki to był mecz. Dobra, kolejny mecz. Mecz przyjaźni, Krakowia Lech Poznań. I zgodnie z twoimi przewidywaniami, Marek, Jezus, będzie na pizdę, czyli podział punktów. No i masz rację, 0-0. A ten mecz był taki... Mecz. Lech parł. Lech chciał. No, ale nie trafił, jak ostatnio mu się to zdarzy. No. Ta skuteczność w Lechu tak w ogóle jest dramatyczna ostatnio. No oni nie wygrali 4 spotkań ostatnich, tak w ogóle. I oni strasznie mało goli strzelili. 2 remisy, 2 porażki. Ile oni goli strzelili w tych meczach? Tu 0, w Pucharach 1, ze Śląskiem 1, 4 gole w 4 meczach. No, dokładnie. Spoko, nie? Ale na chuj napastnik. No przecież mamy. Kurwa. No ja wiem. Nie, przepraszam, w 4 meczach mają 3 gole, bo z Krakowią było po 0. Jeżeli liczymy wszystkie ostatnie. Ale ja Śląsk 4. jeszcze doliczyłem. Pucharze Polski. No to w 5 meczach mamy 4, w 6, 5. No, w każdym... Jak ty liczysz to? No dobra, z Rakowem strzeliśmy 1, tak. Z Austrią 1, z Krakowią nic, ze Śląskiem 1. A, to 3. No i tak mamy goli mniej niż spotkań. Ale po co napastnik? Tak. Jest sobie. Jedyny jaskrawy akcent spotkania z Krakowią jest taki, że John zgarnął kartkę na ryja. Tam uniósł. Kolejną zresztą i dzięki temu... Ale lubię go, jest taki temperament. Ja też, kurwa, no coś w tym Johnie takiego. On jest, na konferencjach jest taki ziomutki. Nie, ale na meczu to się odpala jak pojebus. No jak? Ja. Trochę. Nie, aż tak nie. Bo on nie ma płotu, kurwa. I tak się tak nie odpala. Jakby miał płot, to by na nim wisiał. Wiesz, kto się odpala tak jak ty? Antonio Conte. I kończymy ekspresowe przejście przez wszystkie mecze. I teraz już na spokojnie, 15. kolejka Ekstraklasy, dlatego się tu zebraliśmy. Fajna była ta kolejka. Fajna była ta kolejka, nie? Była taka magiczna. Tak, to
wszystko było dokładnie widać, kurwa, na przykład na meczu Warty. Poczekaj, do Warty to my se chopie przejdziemy. Teraz przejdziemy sobie do polskiego klasyku, bo śmiem twierdzić, że polskim klasykiem teraz będzie Lech Raków, a nie, kurwa, Lech Legia. No chyba, że no w sumie. Nie, Lech Legia to dalej jest bardziej medialny. Patrz, ale... ile masz kibiców w Polsce Legii, a ile Rakowa. Tak, i ale... Rakowa nie lubi... Chociaż Legii też nie lubi, ale widzisz, kraj. Jakby... Ja mam wrażenie, że Rakowa taka... bardziej... Nie, że nie lubią Rakowa, tylko Papszon zaczął wszystkich wkurwiać. No, Rakowowi się spieprzył PR od jakiegoś czasu. Ale czemu się spieprzył PR? No a nie masz wrażenia, że od końcówki poprzedniego sezonu, jak Papszon zaczął te swoje wszystkie tańce i sarańce, to tak zaczęło się nie tylko od strony Lecha, to wszyscy zaczęli mówić, że Raków i Papszon to tak zaczynają wyżej srać, niż mają dupsko, że jeszcze nic nie wygrali, a już są tacy, wow, kurwa. No ale wiesz, oni są konsekwentni w tym jakby... No i co? Iściu no w i górę. Co? No i... No, ale wiesz, możesz i kto ma mistrza ze zespół sezonu? No ale stary, no to teraz masz efekt tego gadania w tabeli właśnie. No, no ale wiesz, możesz w przewagi nad drugim miejscem. Dobra, niech się nie zesrają na końcu sezonu. No. Możesz iść do przodu i nie dodolić głupot. Ale po co Papszun rzucał narrację, że można odwoływać mecze, ale jak jemu nie pasowało, to nagle już było wielkie bicie pian, że nie można, że na końcu to wszystkich przekręcali. Że on wcale nie zadał się Lechowi, że grają w Europie? Nie, no absolutnie. Ostatnio Boniek też go podsumował. Tak, ale no kurwa, dobre. Ale szczerze powiedziawszy, to mi się podobało, jak go Papszun wyjaśnił. Tylko nie, ja jestem skrzywiony na punkcie Papszuna, to tak. Też nie umiem, jakby wiesz. Przejdźmy do meczu. Mecz, proszę państwa, Lech Raków, drugi polski klasyk, 1-2. Standardowo. No tak, kurwa. No standardowo Lech dostał od Rakowa w pizdę. Bo oni ciągle przegrywają i tam dwa razy chyba zremisowali tylko. Ale może inaczej, standardowo Lech dał sobie wjebać w doliczonym czasie. Dwa razy. Z czego razu ze spalonego. No ja nie rozumiem, kurwa, czy oni nie potrafią z Rakowem wygrać. Słuchaj, no Raków nas zeżarł. No Raków nas zeżera od kiedy... Pamiętam. No i to już nie jest kwestia trenera. To już nie jest kwestia nie wiem czego. No po prostu... No co ja ci poradzę, że wszyscy sędziowie pod Raków gwizdzą. I Johna jakoś nikt nie chwali, że stawia na młodych. No bo tak średnio stawia i na młodych. Wszyscy, i że wszyscy chcą z Lechem Poznań wygrać w tej lidze. Jak tak może być? On młodych wystawia. Mnie chyba najbardziej zabolało, że to pan Łysy udatował nas przed golem z ręki. Po Marciniak był na warze, no tak. Ale się uśmiałem, jak to odkryłem. To było śmiech. No i sędzia z Warszawy, nie? Prawie no. Uratowali. Ale gol z Kurasia... Nie no, przed tym golem uratowali, no potem to, słuchajcie, że Lech jeżeli dał dupy chodzi... i dał sobie znowu wjebać bramkę, tym razem prawidłową. Ale tam od Raków od początku ruszył jak po swoje, jedziemy, ciach, ten początek. No ja obejrzałem ten mecz i Lecha nie było. Lech nie istniał, Lech był martwy. Lech miał przebłysk w drugiej połowie, jak tego gola strzelili. No bo no takie no redemption delikatne, no. Przed tym mieli swój dobry czas, ale tam strzelili gola i Raków stwierdził, dobre, no to im wpierdolimy teraz na 1-2 z powrotem. Nie, no bo Lech nie wyglądał źle. Lech tam starał się coś robić w tej pierwszej połowie, ale to wszystko było takie... Blade na tle Rakowa. Raków był, nie wiem, no bo Lech też był konkretny, ale nie miałeś takiej pewności, że jak to oglądałeś, to dobra, Lech jest w stanie to wygrać. Nie, w ogóle. Tylko, wiesz, zastanawiam się, czy... No bo to jest kolejny mecz, kolejny wpierdol od Rakowa. No. No nie ma sposobu na tego cholernego Papszuna, czy o co chodzi? No jest. No jaki? No. Zagłębie Lubin i Stokowiec. Dobra, to wiemy po poprzednim sezonie, nie? Nie gdać co 4 dni. No dobra, no właśnie, bo się pojawił argument, że Raków ma mniej meczy w nogach niż Lech i w ogóle pierdu-derdu. A Lech będzie miał za to więcej siana. No ale to, no to nie jest nawet odbicie argumentu. No co z tego, że Lech będzie miał więcej siana, jak jest, kurwa, wydaje mi się, gorzej zarządzany niż Raków. Czemu? No bo Raków jakoś tak sensownie buduje tę kadrę. No. I gdzie są te ich puchary? Marek, no ale ciężko jakby, wiesz, zrobić rewolucję. Ale... To jest ewolucja, panie no. Kolego. Ja nie chcę być, wiesz, adwokatem Rakowa, panie ale... Panie kolego. No nie możesz oczekiwać od klubów. Ile Raków jest w Ekstraklasie? 4 lata. Chyba. No tak, no to dlaczego ile ty jest, stawiasz takie oczekiwania? Ile jest w topie? Po pierwszym sezonie? 2 lata. 3. I 2 puchary polskie. Od ilu lat Raków mówi, że się bije o mistrza? Od 2. No a bije się o mistrza? No bije się no, o mistrza. No bije się. No to skoro są super, no to od zespołów super z naszej ekstraklasy wymagam pucharów. Jak wymagam od Lecha, jak wymagam od Legii, jak, no nie wymagam od Pogoni, ale fajnie by było, tak od wymagam. Wisła, nie. Tak wymagam od Rakowa. No,
ale dobra, zobacz. Warcie Poznań leci trzeci rok w Ekstraklasie. Poczekaj, daj mi skończyć. Ale to poczekajcie. No ale to ty, no słuchaj. No bo jakby mówisz na podstawie, no nie wiem, no dałeś taki, wiesz, no ale Walta przykład czasu. Ale że się bije o mistrz albo o puchary? No nie, bo mierzymy siły na zamiary. No, no i tu Raków uważam ma pełne prawo, żeby tak mówić. Że co? Że o mistrza się bijemy, a puchary mamy w tycie? To kiedy oni chcą o te puchary walczyć? Bo ja mam wrażenie, że ale... Raków super, Raków w ogóle super, ja się wszystko zgadzam. No. Ale jakoś nie widzę takiej dyskusji, że Raków to z tymi pucharami tak na pizdę może halo, co się dzieje. A dobra, chuj, odpadliśmy. Bo to jest nasza mentalność. Odpadliśmy 2 miesiące temu, jeszcze tam w sierpniu, gdzie ja na wakacjach jestem z Madrytem. No. I tam tydzień dyskusji, dobra, cierery, dobra, chuj. I my tak wracamy do tych europejskich pucharów i odpadną, dobra, chuj. A jak Lech awansuje, to później, kurwa, jak oni mogli przegrać z tymi. No dobrze, no, no i to jest twój argument, że Lech jest tyle lat w Ekstraklasie, a Raków jest tylko 4. No to pozwól im, wiesz, powoli jakby budować sobie to takie malutkie imperium tej hegemonii, którą oni gdzieś tam mają z tyłu głowy. Chłopie, ale mi chodzi o to, że jeżeli ktoś krzyczy, że bije się o mistrzostwo od tak. 2 lat, czyli jakiś pewien poziom osiągnął, no to chyba mam prawo wymagać, że od klubu, który bije się o mistrzostwo ekstraklasy, będzie chociaż bliziutko tych europejskich parów. I ja wiem, super grali w eliminacjach. Super było. No tak. No i chuj. A Lech to rozumiem za swoją Wiedeń, to ten remis, to noga się ale powinęła, czy co? My jesteśmy już w tych pucharach. Chodzi o wejście. Ja nie wymagam od polskich zespołów, żeby one z tych grup wychodziły. Aha, no dobrze. No chyba, że jest grupa Turbo Paździerz. Nasza, poza Villarrealem. A powiedz. Kurwa, ujebaliśmy sobie to na Żydach i na tym remisie z Austrią. No, taka prawda. Więc mam prawo wymagać, żeby Raków chociaż wszedł do tych europejskich pucharów. No nie powiesz mi, że nie mogę od Rakowa wymagać. No możesz, ale nie w tym momencie. Słuchaj, według mnie. Za 2 sezony, tak. Czy ty jesteś normalny? No powaga. Jest Lech, jest Legia, tak? Od nich wymagamy pucharów. I nagle Raków się w to wpierdala i się najbardziej rozpycha, najgłośniej drze pizdę, i ale od nich pucharów nie, bo oni sobie spokojnie muszą mistrzostwo zdobyć. No tak. Czy ty jesteś chory? No ale to jest po prostu mozolne budowanie praca organiczna u Bolesława Prusa, no według mnie. No nie możesz przebojem wszystkiego, kurwa, zdobywać. No nie da się. A co oni zdobyli przebojem? Puchar Polski. No. Wow. 2 razy. Wow. Pod rząd. Wow. Tak no. Mnie jara Puchar Polski. Wow. Mistrzostwo i puchary. No to dobrze, no. Mecz. Gówno nie mecz. Gówno nie mecz. No zobacz, jak kurwa mistrzostwo i puchary się wyjaśniły. Suko. Ale co mają nasze puchary do tego meczu? Ja nie tłumaczę Lecha nigdy co 3 dni, więc no. Nie możesz mi powiedzieć, co puchary zrobiły. Lech, po prostu te transferki chyba nie takie są jednak. Bo Welde, Sousa, napastnika nie ma. Jakby Skóraś nie odpalił, to by w ogóle... Skóraś zajebał ładną bramę i to jakby akurat Skóraś nie odpalił zaznaczyć. W tym sezonie, to w ogóle byłoby śmiesznie kolorowo. No bo Baluła też nie błyszczy. Jak... O, Baluła, to ja bym go w ogóle chciał na boisku zobaczyć przez godzinę chociaż. Szymczak, z którego wszyscy tam się śmiali w ogóle, a John uparcie, kurwa, zaczyna wychodzić na Johna powoli, mam wrażenie. Bardzo powoli. No dobra, ale zaczyna się pokazywać, ma asystę, potrafi... Ty, dobrać. No ale przecież o Szymczaku jakby zawsze tak pozytywnie. Nie, podejście do nie, Szymczaka, absolutnie no. Nie, absolutnie nie. Posłuchaj sobie odcinek tego, o którym nie pamiętamy. Szymczak zjebał w tym meczu? Szymczak wjebał w piździe meczów na początku. Przecież Cyryl krzyczał, że giry krzywe. Jezus, dla Cyryla co drugi jest do odstrzelenia z tego składu. Dobra, ale ty bo też chcesz, żeby były transfery z odlewu. Bo to nie odlew. Ty na niego marudziłeś, Daniel, ja. Czemu on gra? Ale tak powoli widać, że może się otrzaskuje. Też pamiętajmy, no że tak. On jest młody. Więcej czasu. No bo dlatego, ja się przez was tak. Podpalam, kurwa, więcej czasu tym młodym. No a taki Marchwiński. Dobra, Marchwiński w tym zespole gra 4 lata, kurwa. Dobra. Tak jakbym powiedział, że ty jesteś młody, bo się znamy rok. No nie, no jesteś stary. No tak, to prawda. Takie główne grzechy Lecha to... Kadra. To... Rząsa. To, że daliśmy Rutko. Sobie władować bramę. Tam to chyba była pierwsza bramka, co Kun strzelił, że była dziura w obronie. Dobry. Wielka jak stodoła. No. To jest jedno. A drugie, że w ostatniej minucie właśnie najpierw bramka ze spalonego, a potem na dziurę jednak 1-2. Ten w ogóle doliczony... Nie ze spalonego, ręka tam była. No, tam ręka spalona, wszystko jedno. To ostatnie... Kurwa, różnica. No nieprawidłowo zdobyty gol. Od 85 minuty tam już było takie sranie po gaciach przez Lecha. Jakby ten remis ich urządzał, tam nie było takiej pasji, że do przodu. No nie było. Po zwycięstwo. No tak. Dla kibiców. Daj tylko... spokój. Dobra, kurwa, 5 minut. Jeszcze zaraz mecze... na Marcelińską do chaty, ze kepsa zamówimy, nie plejka odpalimy. 3 mecze, wakajki. Kto jedzie na kadrę? A, Skóraś, to spierdalaj. Debil.
Pa, tu kurwa drink z palemką, chcesz to masz, o. Tyle, nie mamy... Ile było ludzi w ogóle? 25? 20, no... Już ci mówię, nie, bo mniej, 22,817. Kurwa, to mało. Nie, no przyzwoicie. No, połowa stadionu. Kurwa, mniej niż 5000 było na Pucharze Polski ze Śląskiem. W sensie... Właśnie tak mnie ten Puchar Polski. W sensie, jak jest powyżej Lech... 20 000, to jest... Lech Raków. Dobrze. Dawna stolica Polaków. Lech Raków. Jak rymujemy. No ale to nie jest klasyk, żeby był pełny stadion. Dlatego no ja dobra, uważam... ale te... 30, no ale dobrze. W sensie, ja temat na dłuższą masz 28500 na Villarreal. Co? Jakie 28500? 28500 osób. Aha, myślałem, że ty mi jakąś chorą cenę biletu podajesz. A tu już masz, wiesz, final countdown. Czy my w tej Europie, czy my w Klopie. Znaczy, wiesz, jakbyśmy z Rakowem... A to przejdziemy do zapowiedzi. Jakbyśmy z Rakowem wygrywali mecze, to byłoby więcej osób, żeby przyjść, zobaczyć, jak Lech wpierdala Rakowowi. Raków nas po prostu rucha. Przepraszam, że używam tak wulgarnego określenia na to, co robi z nami Raków, ale Raków nas rucha jak chce. Za każdym razem. Za każdym razem. On macha kutasem. Puchar Polski, kurwa, porobili nas jak śmiecie. Zajebisty odcinek swoją drogą nam wtedy wyszedł. Liga to sam. No nie, bo nie ma siły na Raków, kurwa. No nie umiemy, nie potrafimy, nie chcemy. A potem przyszło Zagłębie i Stokowiec i chuj. Kurwa, weź mi to wytłumacz. No, może nie potrafimy, ale to jednak Lech miał mistrzostwo rok temu. Tak, ale to pamiętaj, że cała ekstraklasa przeciwko Rakowowi. Ja po tym meczu tak, mam... bo ktoś kurwa z nimi wygrywał. Tak, bo ktoś w ogóle się ośmiał wygrać. Ośmielił wygrać mecz z Rakowem. Ja się zastanawiam. Oczywiście, że był przeciwko niemu, bo z nimi grał. Yeah. Wiesz, może i Raków na meczu przyjaźni jakimś by zdobył punkty, tylko że Raków nie ma żadnych przyjaciół w tej lidze. Nie, kogoś by znalazł. Słuchajcie, ja po tym meczu się zastanawiam, mam takie jedno pytanie, dokąd zmierzasz, Lechu? Bo Raków ma punktów 35. Mamy 22. A my 22. To i... 25, załóżmy 10 punktów. Bo gramy z Miedzią Legnica, no załóżmy dobra, no. 10 punktów straty? Spokojnie, to jest jakby, do odrobienia. Biorąc pod uwagę, co się działo w zeszłym sezonie, to jest faktycznie do zrobienia. A nie raz, macie, a nie macie do... wrażenia, że to jest za duża dziura i nam nie, troszeczkę topka uciekło? Nie, spójrz na to, że absolutnie, ale teraz mówię poważnie, absolutnie kurwa nikt na całym świecie nie ma pojęcia, co się odjebie polskiej w styczniu, lidze. Po mundialu z piłkarzami. Ale wiesz, że ekstraklasy będzie słaby zaciąg, nie? No co ty, te wszystkie gówno reprezentacje, co jadą, to biorą piłkarzy. Aha, no dobra. I nikt, kurwa, nie wie, co się z nimi stanie. Nikt nie wie, jak ten sezon będzie wyglądał, jak ich przygotować i w ogóle. Szczególnie w ekstraklasie, gdzie nie masz naukowców, jak w tych czterech topowych ligach, bo francuskiego ogóra nie liczę. Przepraszam, ile jest zespołów w Lidze Mistrzów Francuskich? Jeden. No wiem, bo się Olympique Marsylia wypierdolił wczoraj z interesu. Wiem, kurwa, Brzydów wyjebali. No weź mi, kurwa, daj spokój, się tak zeźliłem na ja ten też, mecz. Ja też, kurwa. No to można powiedzieć, że Liga Francuska i Liga Hiszpańska są na równi, bo mają po jednym reprezentancie, no. Mm-hmm. A który kraj? Już nie goni nas z Lorią, teraz Lons. To widziałem. Kto jest, z jakiego kraju jest obrońca tytułu? A w poprzednim sezonie kto miał więcej drużyn w półfinale? Ale my mamy puchar zdobywców pucharu. Jeden. Jeden, kurwa. Lubię PSG, dlatego że ma pieniądze i wydaje mi się, że mogą wszystko, a kurwa są w dupie, no. Nie, ale wracam do mojego pytania. Dokąd zmierza Lech w tym sezonie? Bo tak, Puchar Polski w tyte, już na amen. Po puchary. No ale, no, ale w sensie ja nie topka będę miał... nam spierdala, po no, prostu. No spokój nie, no, ale się. Filip, patrz. Okej, okay, Raków ma 35 punktów. Tak. Ale ile ma Legia, jak to jest na drugim miejscu? No ale nie 28. No dobra, nie powinniśmy wymagać od Lecha, żeby bronił no, tytułu? Jasne, ale ja nie będę miał nic przeciwko... Znaczy, inaczej, mi wystarczy, że, to, że Lech będzie w top 3 na koniec sezonu, biorąc pod uwagę, że kurwa męczy się co 3 dni. Nie, w sensie kurwa. Nie usprawiedliwiam go, no. Ale wiem kurwa, że nasze zespoły nie potrafią grać. A mi to nie wystarczy, bo ja oczekiwałem po... Dobra, no Skorża odszedł, no, bo musiał odejść siłą rzeczy, ale ja oczekiwałem po Lechu tego, że on obroni tytuł, że on w tej no dobra, Europie coś patrz. Pogra. Czysto... I coś tam pograł, ale właśnie się zesrał metr przed no dobra, ale patrz, czysto... Tego oczekiwałem po Lechu. Dobra, czysto teoretycznie, nie wiemy, co się wydarzy, ale Lech prawdopodobnie za chwilę odpadnie z grupy, chyba że kurwa wyjdzie Dupa, jakimś cudem. Wyjdzie. Jak? Znaczy, no wiesz, może wyjdzie, no ale zobacz, no to mamy, no jeszcze nawet nie mamy półmetku. Czyli zostaje nam kurwa drugie tyle meczy,
gdzie Lech będzie miał trochę więcej kurwa czasu, bo nie będzie grał w czwartki i to się może okazać, że zagra trochę lepiej, a to trochę lepiej wystarczy, żeby być w top 3 albo nawet jeszcze wyjebać Raków z pierwszego miejsca. No ale Daniel, no mówisz to jakby w pełni przekonany. W sensie to jest realne. Ale stary, nasza kadra przed oknem zimowym leży. Z informacji smrodów, które idą, to idzie tak, Grudko do wyjebania, bo sam no się dobra, postanowił saj, wyjebać. I Szaka nie utrzymamy, więc się żegnamy z Iszakiem, a wątpię, że go przedłużą na wypożyczeniu tak jak Kamyka w zeszłym sezonie. Mamy Sobiecha, mamy Amarala pod formą, mamy Labułę pod formą, mamy Weldę, któremu się wydaje za dużo. Mamy Skurasia, który chce, ale on za rok idzie do sprzedaży. No co ty, ty chcesz to kurwa ugrać? Dobra, słuchaj, Lech teraz, a poprzednie transfery były dobre, były chujowe. No Weldę, kurwa. Poprzednie... No właśnie, no to z Weldę jest problem cały czas. Zobacz, poprzednie transfery były chujowe, Lech gra kurwa co 3-4 dni, a mimo to ma 22 punkty, ma zaległy mecz i bez tego zaległego meczu masz 6 punktów straty do drugiego miejsca. Dobra, doliczmy te 3 punkty, to jest Legnica trochę. No dobra, będzie miał 25 punktów, czyli traci 3 punkty do drugiego miejsca. Będę wypominał ci to do końca kurwa tego sezonu, jak oni ten zaległy mecz przepierdolą albo zremisują. Spoko. Żebyś miał tego kurwa świadomość. Mądralo, jedno, że przypisałeś punkt. Dobra. Zobacz jak ciasne, jak ciasno jest od... Nie, od ja wiem jak jest ciasno, no, ja mam tego świadomość. Może nawet zakonnicy, od... No. Nawet od le... One są rozwiązłe, wbrew pozorom, kolega mi mówił. Widziałeś zdjęcia, widziałeś zdjęcia Megan Fox? Ona nie była jest zakonnicą. No ale Halloween było. Się przebrała za zakonnicę. Ja nie, nie oglądam innych kobiet. Ja też. Ja przed sezonem mówiłem, że puchary, topka mi wystarczy, nie potrzebuję mistrzostwa. Patrz na kluby, które grały w pucharach, co się działo w lidze. Strefa spadkowa. Nie, no tak, no to Legia Warszawa zeszły rok na przykład. Ale Lech wcześniej też tak miał, więc fajnie, że... Nie lubię tego słowa, ale fajnie, że grając w pucharach trzymamy się tego czuba na tyle, że może mistrzostwo się oddala coraz bardziej, ale te pucharki raczej będą. I jak za rok będziemy mieć znowuż pucharki, bo ja chcę, wiesz, takiej ciągłości, żeby te pucharki wpadały. Rozumiem. I wtedy i masz pieniądz i się przyzwyczajasz do tego grania co 3 dni. A ja jestem pełen obaw przed zimowym okienkiem transferowym. Tylko byle nie był kurwa taki jeden mądry w zarządzie jak Siwy z Warszawy, co poszedł na Ligę Mistrzów i boże, o, teraz Warszawa odjeżdża, potęga w Polsce. I się kurwa zesrało. Ale wiesz, nasz pacjent u logopedy też powiedział, że Poznań odjeżdża w Warszawie, nie? Dobra. Ale? Ale Poznań nie odpierdala takich manian, że tam nie masz czego przelać. Dobra, czyli podsumowując, ty jesteś pełen optymizmu? Umiarkowanego, takiego zdrowego. No, ja sobie na chłodno podchodzę. Ty uważasz, że też będzie w miarę stosunkowo okej. To jest realne. Po prostu. Ja się boję, ale naprawdę wybiegam dość mocno w przyszłość. Ja nie mówię, że się nie boję, ja mówię, że to jest realne to, o czym mówimy. Dobrze, a ja mówię, że ja się boję, bo realnie myślę, że kurwa będzie gówno niewzmocnienia na zimę. Może. A co było kurwa na wakacje? Były wzmocnienia, no gówno Weldę. Z tego wyszło. I Rutko. No. I wyszło z tego gówno, czyli Lech z gównem Pingo, kurwa, nie takie gówno, bo transfer super awaryjny środkowego obrońcy to kurwa wyszedł w pytę. Kto? Dagerstall. A, tak, przepraszam, no tak. Halo, halo, Dagerstall jest miód malinka. No ale to jeden. No tak, no ale to był dodatek, jak my potrzebowaliśmy bramkarza. No, ale nie, my wtedy potrzebowaliśmy środkowego obrońcy, bo ja wam przypominam, że tam Douglas już wchodził i Kwekwe był cofany. No. Więc tam była dupa zimna, ale ofensywnie Lech ostatnio w transfery. Słuchaj, może rząsa jest jak Lech i działa sinusoidą. Teraz były gówniane, to teraz będzie top. No bo zimowe okienko zawsze wychodziło w Poznaniu. W miarę, w warcie przynajmniej. Nam brakuje tego, że jak jest Iszak i Skuraś, to brakuje kurwa drugiego skrzydła. Bo my napędzamy wszystko jedną stroną non-stop. No. Że jak Skuraś nie da rady... Bo środkiem też nie masz jak zagrać, bo albo Amaral ci podniesi Szymczaka, jest... albo da ci Pingota, albo da ci... Kurwa, czemu ten Souza nie gra swoją drogą? Może go nie rozumiem. Bo na tle Amarala i Szymczaka, no to Souza wydaje mi się najczęściej. Chciałbym powiedzieć, że. A wiesz, kto by się teraz przydał? Kto? Ramirez. Prawda. Chciałbym powiedzieć, że Souza nie dogaduje się z trenerem, ale ostatnio Weldę się nie dogadywał z trenerem, bo go zjebał schodząc. Ale tam a było... i tak kurwa gra. Tam było tłumaczenie, że on poszedł do szatni się przebrać w suche ciuchy i po 5 minutach był na ławce. A to dobrze. Nie wiem, znaczy, ile w tym jest prawda, ale takie jest tłumaczenie. W sensie. Tak jak czytałem, to Weldę schodząc zapyskował coś do Johna, poszedł w pizdu. Nawet jak potem wrócił, to i tak pozostaje kurwa niesmak. Nie tam.
Ronaldo poszedł do szatni, się przebrał i pojechał do chaty. To jest smród, a ten wrócił na ławkę. Chuj. A sam się zawiózł, czy kierowca był? No sam się zawiózł. Tak jak zawiozła się Warta Poznań do zwycięstwa z Radomiakiem Radom. Słuchajcie, Warta Poznań postanowiła wygrać kolejne spotkanie wyjazdowe, co oznacza, że jest hegemonem w tabeli spotkań wyjazdowych i rozkurwia system. 16 punktów? Albo 14. 16. 16. Najwięcej w lidze. No, wariaty. A u siebie 5. Można? Można. Tam, jak pokazuje historia Warty Poznań, a tu własnego stadionu często przeszkadza, a wręcz nie pomaga. Ale w jakich warunkach? Nie mają własnego stadionu. Jaka tam była tak, zadyma? Taki będzie sucha, tak po rosyjsku, bo we mgle wygrali. Zostali zdradzeni o świcie. Słuchajcie, Warta Poznań grała z Radomiakiem Radą na wyjeździe, wygrała 2-3. Po meczu, który zapowiadał się nieźle, bo wygrywaliśmy do pierwszej połowy 0-2, a potem druga połowa i Machado, między innymi, postanowił wyjaśnić Wartę Poznań i było już 2-2. No ale po ilu? 3 minutach z relach odpowiedział. I ty. Warta zagrała super mecz. Po minucie po drugim golu. W sensie od razu po drugim golu odpowiedział. Warta zagrała super mecz, oprócz tego, że miała taki blackout na 15-20 minut, kiedy traciła te gole. Warta zagrała dobry mecz i można by powiedzieć od początku do końca, oprócz tych 20 minut blackoutu po przerwie. Kurwa, tam blackout był przez cały mecz, ja nie widziałem, co tam się dzieje. Mgła była Warta dramatyczna. Warta zagrała dobry mecz. Tak! Pierwsza połowa ja była w absolutnie kontrol. Póki grali blisko kamery, to tak, jak grali na tej drugiej stronie. Jak grali prawą stroną, to było super. No. Oni... Tam była większa mgła, bo tam ten samolot bliżej uderzył. Top dwóch katastrof we mgle. 2. Smoleńsk, 1. Samobój Kobylaka. I cieszę się, że w trakcie tego meczu, w trakcie rozmowy ukuliśmy nowe stwierdzenie, bo myślę, że powinniśmy odejść od stwierdzenia gównogol i za głosem Daniela mówić, ale ktoś strzelił Radomiaka, albo co to był za Radomiak. Albo Kobylaka. Albo Kobylaka. Kurwa, Miguel Luis jeszcze nigdy nie pokonał tak bramkarza, mam wrażenie. Ale to jako samobój chyba zaliczyli. Tak. No tak, bo zresztą tam nie było strzału, tylko było podanie do bramkarza. No, Miguelowi ta piła nie naszła. Ale ja w ogóle nie strzeliłem, że był gol, dopiero jak komentator zaczął ja wziąć mordę. Ja też, kurwa, bo nie biega. Widziałem. Ja pizdę darłem, bo zobaczyłem, że to przeszło. Jak można, kurwa, tak przyjąć? Bo on tak przyjął, Miguel... że wszedł do bramki. Stary, to było tak. Miguel... źle mu naszła, więc mu się tak nieśmiało odbiła od nogi. Obrońca Radomiaka. Nie źle mu naszła, tylko to jest kunszt warsztatu papszuna. To tak specjalnie. A ty, rzeczywiście. A widzisz. No. No a ty potem... się dziwisz, że Raków Lech opierdala, jak wychodzi taki odpad i patrz co robi. I potem obrońca Radomiaka podał do Kobylaka, a Kobylak stwierdził, a chuj, nie przyjmę. A chuj, będzie śmiesznie. No nie, no, ale będzie beka. Nie, poczekaj, on to kurwa przyjął. On to chciał przyjąć. On to chciał przyjąć, ona się, wiesz, jakoś chujowo odbiła mu po nodze i poleciała do bramki, no kurwa. Ślizgnęła się na trawie, bo była duża wilgoć na bank. Tak, i było grząsko i w ogóle, mniej więcej coś takiego gadał na wywiadzie zawodnik. Dajże spokój, po prostu straszna bramka, koszmarna i ohydna. No ale potem na 2-0 jakby Miguel się zreflektował, no już zapakował bramę taką po bożemu, nie? No ale bramkarz też musi więcej zrobić. Mi się najbardziej podobało... Po takim meczu siada ci psycha. Mi się najbardziej podobało, bo oni grali w strojach czarnych i zielonych, żeby białych. Był... białych. Czarnych i białych. Oni mieli tak grać w innych strojach, tylko zmienili. Bo tak, to było tak, że... żeby był... żeby jakby lepsza widoczność ich na boisku, w sensie większy no nie, kontrast. Bo Radomiak ma zielone to, kurwa, stroje. Jedna z drużyn powinna grać w odznacznikach i nie rozumiem, czemu piłka, kurwa, była biała. Nie, stary, Radomiak ma normalnie, nominalnie zielone stroje, wyjazdówki ma białe, tak samo jak Warta Poznań, ale na szczęście Warta Poznań ma trzeci komplet czarny, który wygląda zajebiście swoją drogą. Co? Ten czarny komplet? Jest wykurwisty. Nie wygląda. Po prostu jest czarny. Pomijam fakt, że cały świat zżyna od nas wzór koszulki. Nie, to ja wiem, że nie. No, to bardziej Nike daje dupy, ale dobra. No. Natomiast fajnie wygląda ten czarny. To, co mówiłeś, że Warta super zagrała, fakt. I znowu wyszła 3-4-3. No super nie, no bo mieli blackout na 20 minut. Dobra, ale oprócz tego, kurde, byłem w szoku. Podoba mi się ofensywna Warta. Podoba mi się mój apel, że został spełniony, że więcej odwagi. I ta odwaga popłaca. Ty, bo znowuż grał z relax z tym Enisem, nie? Od ale początku. To po zmianie Enis tam wszedł, nie? Nie, od początku. Nie. A, Kajetas grał od początku. Kajetas grał od początku i teraz mam pytanie, bo to Kajetas zaliczył asystę przy tej zajebistej bramce z relaka. No. Bo była zajebista. To się zgodzimy. No ładna konterka. No kurwa, zajebiste. Czy
wiadomo, skala. Czy... O Jezus Maria, no. Ale chwyć... Ja wiem, do czego dążysz. Zamknij mordę, chwyć się czegoś. O kurwa, masz. Czy my w Warcie Poznań mamy swoje warciowo-poznańskie pojebane duo? Mówiłem. Czy ono się ukuwa właśnie w tym ogniu? To była ich pierwsza wspólna akcja w tym sezonie. Ale czy nie uważasz, że to by było piękne? No, super. Taki kajtas? No super, bym taki się taki żrelo? Czy jest zmienia faktu, że to jest ich pierwsza wspólna akcja jest... Ale pojebana, pojebane duo, dziękuję, nie mam pytań. Vinicius Junior i Benzema. Junior. A Junior. Też bym się cieszył i życzę tego Kajtasowi i Zrelakowi, byle Zrelak nie odszedł po tym sezonie. No, bo jak Iszak se pójdzie, to ja nie wiem, czy kurwa sąsiad zamiedzi się nie rzuci. Rząsa nie zadzwoni? Ale będę na nich pluł. Będę pluł. No czy ty jesteś chory? Na Lecha? Ile okropnie. Miałobyś takich nie, zajebistych transferów Lecha Poznań z Warty Poznań? Nieważne. Warta im nie popuści. Poza tym tak, miał przyjść Baku, nie przyszedł, miał przejść Iwanow, to miał iść do Legii, potem koniec końców został u nas. No i pięknie. No i Zrelo też nie przejdzie, no. Może na Słowację wróci. No gdzie? Za dobry? No. Reprezentant? No. To bo jest to za dobry. Bardziej. Fuck. Będę tęsknił za nim, będę płakał bardziej niż za Makaną. No wiesz, polska ekstraklasa się wzmacnia, nie? Reprezentant Polski... który będzie grał w pierwszym składzie na Mundialu, sobie trenuje z Legią na przykład, nie? No patrz, jaka to jest potęga. Ale kryptonim Puchacz też trenuje, tylko z innym polskim klubem. No to patrz, jakie potęgi. Dajże spokój. Czy to był dobry mecz? Tak, ale ogólnie to był dobry mecz. W sensie, to było meczycho i naprawdę nie mogę ścierpieć kurwa tej mgły. Ja też, bo bardzo utrudniała jakby odbiór. No bardzo utrudniała odbiór. Ale mecz? Poniedziałek, ja 19:00 takie meczycho? Ja się domyślam, że bramkarz z jednej strony nie widział bramki po drugiej stronie. Ale to też widać, że Warta i Radomiak są doceniani przez Ekstraklasę, bo graliśmy w poniedziałkowym prime'ie. Jako jedyni. Nie. No i kurwa co? Bo tam nie ma miejsca na inne prime. Ale jest to prime? Nie. No jest! Jakby poniedziałek wyklucza słowo prime. No ale masz długi weekend, to też taki prime trochę. A, widzisz? Idealny mecz do... Co mi się podobało najbardziej, na co zwróciłem uwagę i mam taką ekspercką uwagę, że Warta Poznań dobrze się ustawiała i te przestrzenie między formacjami były dobrze zagospodarowane. Usłyszałeś to? Nie. Na bank. Właśnie trochę. Miałem się zapytać... Kurwa, no nie ma opcji, żebyś to sam sformułował. Miałem się zapytać, skąd to usłyszał, albo nie to przeczytał. Usłyszałem zwrot przestrzenie między formacjami wczoraj, jak oglądałem Marsylię z Tottenhamem, Jerzy Engel tak powiedział. I do mnie nagle dotarło, ej, kurwa, Engel. Faktycznie tak było w meczu Warty Poznań z Radomiakiem. Bo tak było. Jerzy Engel. Radomiak klepał te podania i gówno z tego wychodziło na dobrą sprawę. Przecież oni mieli tam 300, prawie 70 podań, a Warta mieli połowę w chuj mniej. Podań. Nie, no nie oprócz tych 15 minut. 20, no. To naprawdę oni Warta mieli, ich zamknęła. Oni mieli 2/3 posiadania piłki, 64%. Ale taka konkretna, soczysta, mięsista, jak Muran w oktagonie, była Warta. To jest jakby miecz obusieczny, stary, nie? Dobra, to inaczej. Radomiak był jak Muran, Warta była jak tańcula. O. Obijała tego kotleta. To morda puchła. No szkoda Mariusza Lewandowskiego, nie no. Ale mam apel, bardzo w życiu go nie szkoda. Ciekawe, czy uzna, że to było nie fair play, bo kurwa Daniel, była mgła. Proszę zostawić Mariuszka w spokoju. On nie. Wygrał Ligę Europy kiedyś. Nie. To się nazywało inaczej. Puchar zdobywców pucharu. Puchar tym bardziej. Pierwszy raz to zdobyło. Puchar UEFA zdobył Mariuszek. No i to jest pierwszy prawilny Lewandowski. Ślepe, a nie jak jest tam Robertia, kurwa. Ślepe i kurze ziarno, niech... Dobra, słuchajcie, dwa pytania, no. Nie, jedno pytanie, a potem taka jakby konkluzja. Pytanie. Kamil Kościelny. No nie grał na swojej pozycji, ale grał i to on jakby sprokurował karnego. I teraz moje pytanie brzmi, czy... No zjebał tam. On się nadaje, czy się nie nadaje, czy jakby nie ma co wybrzydzać, bo to jest w końcu Warcinka i tam wiadomo, jak ten proces doboru zawodników wygląda. Ile on ma lat? A skąd ja mogę to wiedzieć? Kurwa, on jest stary, on ma 31 lat. Skąd oni go wyczesnęli? To był transfer? Czy tyle w szkółce siedział? Raczej nie. Słuchaj, ja ufam na tyle Dawidowi, że orze jak może. No. I z czego może. No ale tu nie wyorał za dobrze. Bardziej mą uwagę skupił w tym meczu Mimpa. No nie, jego pozycja też miałem wrażenie. Ale był taki w tym meczu...
My, jak go wcześniej wyżej ustawiał, to był bardziej widoczny, był taki ale właśnie Maenfa fajny. Ale był wysoko przecież, on był na lewej stronie. Ale mi chodzi, jak go w środku ustawiał na początku i on bardziej dyrygował 5-4-1, i rozwalał te piłki. To tam był fajny, tam widziałem, a w tym meczu był taki, jak Warta super gra, to on tak miałem wrażenie, że przeszedł. No nie pasował trochę. Tam troszeczkę. To 3, nie mówię, 4, że zagrał 3... źle, ale taki był, najmniej był taki wow. Też myślałem o Maenpie, ale bałem się jakby wrzucać go na bęben. Nie, no czym? No, okej. Okay. Ale to on dalej, oni zagrali wszyscy dobry mecz. Szczególnie w pierwszej połowie. Tylko tak kurde... No właśnie Kościelny i Maenpa to takie było... Ta, ale Kościelny to się obijał po tej polskiej lidze. A teraz sekcja ciekawostek z dupy. No nie, no bo gadaliśmy o nim. Nie moja wina, że taki sobie internet, zanim się to otworzyło. No i co no tam Kościelny się obija? On zaczął od Stali Mielec. Nie możemy się doczekać. Zaczął od Stali Mielec, jakaś Rezowia, znowu Stal Mielec, może wypożyczenie było. Rezowia Rzeszów, co ty chcesz? Stal Mielec! Stal Mielec, Daniel, ale... Radomiak. Ile to było lat? Wigry Suwałki. Daniel, to było tak dawno, że... O, to się może z Szulczkiem spotkać. Raków, Stal Mielec, Niepołomice, Warta. Daniel, to ta Stal Mielec chyba wtedy gra jeszcze w trzeciej lidze. No nie, on w Stali Mielec był w zeszłym sezonie. Ty był. No on zaczynał, on w ogóle zaczynał w Mielec U19, przeszedł do Stali 2008, tak? Daniel, bo mam wrażenie, że Filip i tak to wyjebie. No nie, no wyjebuje. W Wigrach Suwałki 2018 do Krakowa. I co dalej? Co idzie za tą biografią Kamila Kościelnego? No kurwa, zastanawialiśmy się nad nim, to ci czytam. Ale co się zastanawialiśmy? Zastanawialiśmy się, czy to, że nie był na nominalnej pozycji, do której jest przystosowany, dobrze mu zrobiło. No kurwa, nie zrobiło mu dobrze i zakończyliśmy wywód. Ale teraz co nam daje jego ścieżka kariery w tej chwili, którą przytoczyłeś? Że w 2018 grał w Wigrach Suwałki. I zaczynał w Stali Mielec U19. To powoduje to... I był w Strakowie i znowu w ukochanym klubie Marka. No i to powoduje to, że mam do niego więcej sympatii, bo grał w cudownej Stali Mielec. I to jest twoja konkluzja, bo grał w Rakowie i w Stali Mielec. Po co mi to mówisz? Po co nam to mówić? Po co tym nie wiem, wszystkim kurwa, może... ludziom, którzy tego słuchają, bo może to mówisz? Się, też go kurwa nie znają tak jak ja. Obawiam się, że nasi słuchacze są bardziej świadomi. Dobra, nie wytnę tego. Zaznaczę, że Filip bardzo się śmiał, jak zapytałem, czy to wytnę. Okrutnie. Nie wytnę tego. Dobra, słuchajcie, po jest tym meczu... Jest naszym kurwa rocznikiem. Mamy jedną tragedię po tym meczu. I to jest ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. Zrelo szczochrał kontuzję. Jakąś mięśniową. Ale to jest potwierdzone? Potwierdzone info. Super, dawno nie miał. Nie, to mięśniowa, dobra. Jakby pociesza mnie to, że jeszcze dwa mecze do końca i fajrant. No tak, i może no tak, na chyba, że się lekko będzie. Wykuruje, pójdzie na kadrę i pani też coś na przykład stało Bartkowi. Jezus na kadrze. Maria, uspokójcie się, to jest kontuzja mięśniowa. No dajcie. No, chill. W każdym razie myślę, że Enis... Został nam ile? 2 tygodnie. No, myślę, że nawet jeżeli Zrelo nie zagra do przerwy na mundial, to Enis tam to w miarę dźwignie. Hobby jest szybki, więc trzeba się skupić na szybkości. No Enis jest lepszy niż rezerwowy napastnik Lecha, więc tak. Dokładnie. Tak nieźle. Wrzucę jeszcze łyżkę dziegciu. Where Koryn? Dlaczego Koryn nie gra? Bo Koryn nie pokazywał nic takiego. Tęsknię za Korynem. No, ale on za moim Belgiem. Ale on nic nie pokazywał. Kurwa. Ja wolę Luisa i Szmytka niż Korymka. No on nie pokazywał nic ostatnio jak wchodził. No nie. I może wiesz. Odpał? Będzie? Na zimę? A który to wywalił aferę, że on się tu źle czuje i trener do pizdy? No Koryn. Powiedział, no, że Warcie się nie gra w piłkę. Nie pamiętałem, czy to ten, czy ten drugi Loczek, co odszedł. Jezus, jak on miał? Ty go lubiłeś. Nie, to ten, co chciał Mario odejść, Rodriguez. Ale go kurwa nikt nie chciał. Nie Rodriguez. Ten w Loczkach, co biegał po skrzydle. Ten takim szopą. Ten taki krępy, niski, co grał na skrzydle, ale prędkości nie miał. Ten, co odszedł. Jason, papu! No. To nie Jason. To Koryn. Nie wiedziałem, który z nich to. No Koryn, a Jason, no. A Jason rozjebał się girę w Rapidzie Bukareszt i kurwa pauzuje chłop. Ojej. No kuli zapierdala. To współczuję. Ale on fajny link kręci swoją drogą. To może w by pognał. Ty jesteś kurwa amfutbol umysłowy. Coś jeszcze o tym meczu, bo bardzo odchodzimy. Nie. Panathinaikos, narzekaliśmy, kurde, a się wyrabia. No ta! Ale to ja już mówiłem jakiś czas temu, że zmieniam zdanie na temat typa. 2 odcinki temu. Tak, i to już było jakiś czas temu.
No dobrze, ale no. Ja się dobra, słuchajcie, a propos Warty Poznań, bo kojarzymy naszego słuchacza Wiktora. Wiktor się udziela dość intensywnie i mocno pod naszymi filmami, na naszych social mediach. Ogólnie Wiktora kurwa lubię i musimy z nim zacieśnić współpracę, jeżeli chodzi o magię statystyk, bo my jesteśmy w to chujowi. My, jak zrobiliśmy magię statystyk, to wyszło nam, że Adam Zrelak był lepszy niż Leo Messi w poprzednim sezonie w swojej krajowej lidze, także... No ale tak było! No bo to była magia statystyk, natomiast Wiktor ma taki talent do liczb, że otwieram segment Pora Wiktora. I uwaga, będę czytał dane, które przesłał nam Wiktor. Żeby było śmieszniej, cytowali go w takim medium jak Meczyki. Dawid Dobrasz w magazynie Ekstraklasy cytował Wiktora. Co znaczy, że nie mamy jakiegoś rzemienia do cytowania, tylko poważnego gracza na rynku. Także docencie to, kurwa, chamy. Żurnalistę. Takiego dziennikarza freelancera. Przykład? No Wiktor. Światowy. Światowy Wiktor. Chciałem powiedzieć polski, ktoś mi powiedział, no polski Wiktor. To może być polski Wiktor, to sobie wybierz. Słuchajcie, otwieram sekcję Pora Wiktora i teraz tak, co Wiktor donosi, jeżeli chodzi o statystyki Warty Poznań? Warta Poznań lubi grać w poniedziałki. 3 mecze w poniedziałki, 3 wygrane. Z Koroną 0-1, ze Śląskiem 0-2, z Radomiakiem 2-3. Magia statystyk. Bilans meczów z Radomiakiem tak w ogóle. 6 wygranych, 2 remisy, 2 porażki. W Ekstraklasie 2 wygrane, 1 porażka. Bilans bramkowy 6-4. I zamykam sekcję Pora Wiktora, ale proszę, żebyście się ustosunkowali. Warta w poniedziałkowym sztosie. Ja nie wiem, czy Warta lubi grać w poniedziałki, po prostu wygrywa. My nie lubimy, jak Warta kurwa, gra w poniedziałki. No, czyli lubi. A oni nas po prostu tam wpierdalają, bo uważają, że paździerze chcą, żeby grać w poniedziałki. To mam jedną statystykę. Warta przeskoczyła w tabeli wszechstaczów Ekstraklasy. Siu! Do góry! Proszę ja ciebie... O 2 miejsca. Spokojnie, o jedno. Odry Wodzisław Śląski. Na pewno ma coś z tym wspólnego to, że Odra Wodzisław to tam się spuściła w kiblu kilka lat temu. Ale Warta idzie... A Odra jeszcze istnieje? Przecież oni tam bańczyli. Ja chyba nie, ona chyba nie istnieje. I gonimy, uwaga. Ale to trupa przegonić, to byle głupi potrafi. Gwardię Warszawa gonimy. Oni też nie istnieją. A nie, bo jest stadion Gwardii, przepraszam. Co mnie to obchodzi? No a dobra. Później jest Piast Gliwice i Wisła, po prostu będzie taka zarzuta. Kurwa, gonimy Piasta Gliwice! Dobra, i o, teraz tak. Piast wyjebał... Tak. Słuchajcie, ja chcę podziękować Wiktorowi za tę informację, ja bo też. Ja bym tego w chuj nie znalazł. Nawet bym nie pomyślał, żeby tego poszukać. Bo my jesteśmy po prostu za głupi. Nie, jesteśmy piknikami. Dla nas kiełbacha, piwo i się dobrze bawić. A są kurwa pasjonaci. Hamuj się. Kolego. Kolego. Bo piknikiem to jestem Ekstraklasy, to się zgodzę. No dziękuję bardzo, bo ja o innych ligach nie mówię. Dobra, kończymy Wartę, bardzo ładnie to wszystko wyszło. Teraz pytanie, zapowiedzi, a potem tabela, czy tabela i zapowiedzi? Słuchaj, podaj tabelkę. Czyli tabelka. Tabelka, a potem zapowiedzi. Dokładnie. Bo pora Wiktora była. No tak. Dobrze, fajnie. To tabelka w takim razie. Na miejscu pierwszym Raków Częstochowa, który dzięki zwycięstwu z Lechem Poznań ma punktów 35, jest na pierwszym miejscu. Na miejscu drugim Legia Warszawa, ulubiony klub Daniela, bo ma pamiątkę ze stadionu z Łazienkowskiej, punktów 28. Na trzecim miejscu Pogoń Szczecin, punktów 26. Powiem tak, ciąg dalszy tabeli będę czytał na podstawie moich zdziwień albo zachwytów, dobra? Widzę w Łódź miejsce czwarte, 26 punktów. Kurwa, nie wiem jak. Siądął. Wisła Płock, 25, piąte miejsce. Siądął. No i już siedli, bo byli no. W dupie. W topie. Ja tak przypominam, początek sezonu. A, kurwa, Wisła Płock. Miejsce szóste. To samo mówili o Krakowi po trzech kolejkach. Miejsce szóste, 23 punkty. Stal Mielec. Ta jest! Kurwa, po puchary! Na ósmym... Jak Boga kocham, jak Lech albo Stal Mielec, mieć puchary, biorę Stal Mielec. I kurwa pojadę wtedy na mecz. Do Mielca. Do Mielca. Nie, na stadionie tego. Wisły Kraków będą grali, bo spełnia wymagania pewnie. A to tanie, bo pierwsza liga. Pojedziemy i ty też pojedziesz. I będziesz pluł na Błaszczykowskiego. Nie spuszczę wody w kiblu. Na miejscu ósmym Lech Poznań punktów 22, na miejscu dziewiątym Warta Poznań punktów 21, więc Poznań trzyma się razem jakby za rączki. Ale Lech ma mecz zaległy. Tak, to prawda. Patrzę sobie dalej, co tam się dzieje ciekawego. O, słuchajcie, tutaj... No, Lechia Gdańsk ucieka cały czas spod topora. Miejsce 15, punktów 14, natomiast na miejscu 16. Przepraszam, a dlaczego tego nie powiedziałeś tak, jak nam napisałeś, jak odkryłeś, że oni nie są w strefie spadkowej? Bo nie będę krzyczał. No, bo byłeś szokowany. No bo jak, kurwa, Lechia Gdańsk jest za strefą spadkową? Na miejscu 16 już wchodzimy w strefę spadkową. Piast Gliwice, punktów 13 i tutaj doszło do roszady, tak zwanej roszada trenerska.
Ja nie rozumiem tej zmiany. Gambit Fornalika polega na tym, że wypierdalasz Fornalika. Fornalik nie przyjmuje reszty wynagrodzenia za jakby część kontraktu, która... Ma kurwa honor, a nie co właściwie... Która się nie wypełniła. No i przychodzi na to WUKO i to jest Gambit Fornalika właśnie. Ja nie rozumiem tej zmiany. Ja też nie rozumiem tej decyzji. Piłkarze też ponoć siedzieli w szatni, mieli co jest grane. Szczególnie, że Fornalik, no kurwa, kręcił tam fajne kurwa mistrzostwo jest zdobył. Z Piastem to jest raz, że zdobył mistrzostwo. Zawsze górna tabela i pierwszy kryzys... No gdzie? No przecież Piast się sam, no jakby zarząd Piasta siłą rzeczy osłabiał cały czas Piasta, wymagał od Fornalika wyniku ponad stan. No. Więc... Dlatego Waldeczka jest mi szkoda, ja nie rozumiem i mam nadzieję, że znajdzie dobrą posadę w trochę większym klubie. I wiesz co, ja sobie myślę właśnie a propos tego Fornalika. Czy że jak wyjebią WUKO za pół doku, to WUKO weźmie cały hajza. To WUKO weźmie. Wiesz co, nie wiem. Czy on by do Lecha? To on potrzebuje czasu. No tak. A ja nie wiem, czy Lech da mu rok czasu. No właśnie. Ale chętnie bym go zobaczył, ale bo on nie miał szansy w dużym klubie. Jakby Fornalik był wolny, a nagle by się okazało, że trzeba wyjebać Johna, no, ale też będę płakał za Johnem. Nie wezmą go, wiesz czemu? Nie ma doświadczenia w pucharach. No ale w sumie teraz to u Johna wychodzi. No ale u Johna to wychodzi, tak? No, tak, tak, absolutnie. W pucharach sobie nieźle radzi. Ale tak wiesz... A w lidze tak nie ma naj... nie ale Fornalik Lewandowskiego trenował. Kolego. Bierzemy kolego. Fornalika. Ciąg dalszy strefy spadkowej. Korona Kielce, punktów 13, miejsce 17 i też mamy gambit. Kurwa widelce. Bo nie ma w Koronie Kielce już Leszka Jóźwińskiego. Oni go wyjebali. Tak. Sam się nie wyjebał. Sam się wyjebał tak pozycją Korony Kielce. O tej Koronie nie było za głośno, oni tak powolutku sobie zlecieli do tej strefy spadkowej. No bo oni mieli taki moment na początku sezonu, że tam wystrzelili. No jak Zaojczyńskiego. Dokładnie. Potrafili na jakichś paździerzy. I potem, i potem się usrało. No. Tylko, że i to Jakub Białek napisał tekst na Weszło właśnie a propos Ojrzyńskiego, bo sobie pozwoliłem go przeczytać. I chodziło o to, że Korona Kielce miała trenera, jakim jest Ojrzyński i Ojrzyński pasował do Korony i no spełniał tak. Jakby oczekiwania wobec Korony, co prawda strefa spadkowa nie jest oczekiwaniem Korony tak z grubsza. No ale jakby pasował tam i piłkarzom pasował i wszystkim pasował, tylko zarząd Korony chciał wynik ponad stan, a nie wynik w normie. No i to jest kurwa efekt. Czyli standardowa ekstraklasa. No tak, i teraz będzie nerwowa, żeby wyciągnąć Koronę, żeby się utrzymała w ekstraklasie. Będzie ciężko. No będzie ciężko. Ale ciężko no, to będą mieli inni. W szczególności, że Piast i Korona za najbliższej kolejce gra z Poznaniem. A no prawda, ale do zapowiedzi przejdziemy za chwilę. No i miejsce 18, nasza ulubiona Miedź Legnica. Miedź Legnica po 14 spotkaniach i jednym zaległym meczu ma punktów, no nie wiem, ktoś chce zgadnąć, ale jak widziałeś tabelę, to nie odpowiadaj. Mam ją przed oczami. To nie odpowiadaj. Chyba 6 mają. 6 punktów dokładnie. Ile meczów mają wygranych? 1 i 3 remisy? No tak, na bank, nie mają 6 tak. Remisów. Proszę ja ciebie. Miedź Legnica ma remis. Ma 3 remisy. Z Radomiakiem. Zwycięstwo z Lechią Gdańsk. O kurwa. Remis tak, z Koroną Lechią. Kielce, remis z Krakowią i to jest koniec, kurwa, sukcesów Miedzi Legnica w tej lidze. Ja mam nadzieję, że to jest faktycznie koniec sukcesów, bo jak oni wiebią Lechowi... A to bym się nie zdziwił nawet, no, stary. No nie ma opcji. No nie, kurwa, nie może być. Tak żenującego Beniaminka chyba nie było. A był. Tam była Sandecja Nowy Sącz, ci polski Juventus, czy jak? Juventus Nowy Sącz. No, to oni też byli fatalni. No, ale to jest fatality już absolutne. Słuchaj, no, Korona też jest Beniaminkiem. I... EUKS super grał w piłkę przez pierwsze pół roku i tak potem, dostawali w pizdę. No, nie, słuchaj, w Polsce musi być... Jak w lesie. W Polsce powinna być liga zmniejszona o dwie drużyny, bo zawsze jest taki jeden gówno dostarczyciel punktów. Zawsze. No, ale już ją zmniejszyliśmy, tą ligę. No to kurwa jeszcze zmniejszyć. Rywalizacja, niech mi zrobią... Super ligę w ekstraklasie. Nie, ale niech mi zrobią no 12 drużyn i potem taki wielki mucie. Klub jak Wisła Kraków spada. Albo Lechia Gdańska. Jakby oni ligę zmniejszyli, to drugą też bym zmieniali, to przecież Wisła w trzeciej lidze by skończyła. No. O kurwa. Ale bez Jerzego Brzęczka to nie to samo. No pewnie, że to nie to samo. Jedyną ostałem jeszcze beki jest Kuba. Nie, też nie. To nie. To już nie to samo. Już mnie to nie kręci. Nie mam Nemezis, kurwa, w tym sezonie, no. No miałeś Brzęczkę. No, ale teraz nie mam, no. No to co? No nie, bo po prostu wygrałeś. Chyba się wezmę na reprezentację Polski. Chyba wygrałeś.
Nie, no bo wygrałeś, tak? Nie masz Nemezis poza Brzęczka, bo wygrałeś. No odszedł tak. Z tego gówna. Znaczy odszedł. No tak, odszedł. No, w sensie kazali mu spierdalać, ale miał złożyć wypowiedzenie, no. Słuchaj, Jurek, chujowo ci idzie, ale nie chcemy ci... Psuć jakby, PR-u. No i brudzić w papierach. Złóż wypowiedzenie. Bo spadek z Wisłą wcale ci nie brudzi w papierach. Kurwa mać. Cała Polska się nie śmiała. Koniec o Jurasie. Jurasa już z nami nie ma, teraz ma emeryturkę, jest przeszczęśliwy. Dobra, zapowiadamy. Możemy? Możemy. To świetnie. Słuchajcie, Europa. Europo, witaj nam po raz kolejny. Decydujące starcie, final countdown. Ta żółty Real dla Daniela. Ostateczny żółty Real. Real to Real. Real Willi. Z nowym trenerem. I najlepszym strzelcem, który już jest w Poznaniu. Tej drużyny w sensie. Bali się, że go nie wpuszczą? Snajper Villarrealu jest w Poznaniu i będzie brał udział w tym meczu, co oznacza, że nie odpuszczą nam. Jest szansa, że go ktoś spotka na mieście i... Co ty pierdolisz? Nie rozumiem. Nieważne. Słuchajcie, zapowiadam. Lech... Co? Zamknij mordę. Lech Villarreal, czwartek, 3 listopada, 21 tak. Na bułgarskiej. Bez Emery'ego, pana Good Evening, bo on tak mówił w Anglii. Good Evening. Good Evening. Good evening. Jak jeden pan na lotnisku, to wam powiem ciekawostkę, nagrał filmik, że mówi do Emery'ego, żeby powiedział good evening, jeżeli dobrze pamiętam. To wiecie, co zrobił trener? Pokazał mu faka i se poszedł. Myślałem, że powiedział good evening. Nie. Ale kto jest ich nowym trenerem? No kto? Były trener Barcelony. Xavi? Były. No, on już jest na wylocie. Nie, Kike Setién. Dobrze, niech to będzie. Ciekawostki wam, mówię coś o drużynie rywala. W dupie to mamy. Słuchaj, kurwa, ja patrzę na tabelę, to mnie bardziej interesuje. To jest tak. Villarreal ma 13 punktów. Lech ma punktów 6 i jest na miejscu drugim. Hapoel Berszewa ma punktów 4. Austria Wiedeń ma punktów 2. No zależy jak wyjdą. No. Przez kurwa frajerskie podejście do tematu z... Austrią Wiedeń i z HPL-em mogliśmy wygrać ten mecz na wyjeździe, bo taka jest prawda. U siebie też. I u siebie też. Byśmy mieli święty kurwa spokój. I teraz ja będę wylewał żale na Ligę Konferencji Europy, bo jestem po prostu wkurwiony. Z Villarrealem czy wygramy? No chuj nie wiem. Raczej wątpię, chociaż biorąc pod uwagę pierwszy mecz, gdzie było 4-3, to może być coś i może nam się uda uszknąć chociaż odrobinę z tego gówna. Ja myślę, że oni rezerwy wystawią, bo oni w lidze muszą gonić. No dobra. Oni na bank zagrają z decydowami, mają już jakby wysrane, no pierwsze miejsce. Ale pamiętacie, że mówimy o Lechu Poznań, który ma Weldę, kurwa i Sobiecha jakby w składzie, no tak, nie? Ale Lech Poznań ma ten taki dziwny, to że ze słabymi drużynami zamiast pindy. Wygrać, kurwa, to odpierdala nie wiadomo co. Tak, najlepszy mecz zagrał z Villarrealem. Swoją drogą. A na dobu drużyna się kurwa spina, tak jak w zeszłym sezonie wszyscy się spinali na mecz z Lechem, tak Lech się kurwa spina na mecz z dobrą drużyną i nagle no bo kurwa co grają... Lech będzie z takim gówną górem jak Raków się spinał, nagle... oni potrzebują Villarrealu, no. I oni nagle kurwa grają tak zajebiście, że ty nie poznajesz tej drużyny. To jest tak, nam jest potrzebny minimum, które jest nam potrzebne. Remis. To jest remis. Co? No. Musimy wygrać. Nie. Minimum. No w sensie jak wygrywamy, to w ogóle jest załatwione, ale przy remisie też. Bo... Aha, znaczy, przy remisie bo... też, tylko że HPL nie, nie. HPL nie może wjebać więcej niż tam iluś bramek. Tak, bo HPL ma strzelonych bramek 4, a my mamy 9. Więc będzie się liczyć... Bilans bezpośredni odpada, no bo kurwa było po remisie. Aha, to oni 5 goli więcej od Lecha. Kurwa, i tu jest nerwóweczka właśnie, panie kolego. Ale jak przejebiemy, to aha, przejebiemy. HPL wygra, no, to... no to wiadomo. No to właśnie jesteśmy... A skąd wiesz, czy Wiedeń tam nie dopierdoli, nie wiadomo czego. Dobra, no więcej wiary w tego Lecha. Puchary się rządzą swoimi prawami. Żydki to... Żydy to blisko Osmańców, a Wiedeń jeszcze pamięta odsiecz. O. A przecież była oprawa z Sobieskim w Wiedniu chłopaki zrobiły. No, szkoda, że w Poznaniu nie robią fajnych opraw. Bo nikt do puszek nie rzuca. No. Bo wolę kupić wiązankę i kurwa znicz, niż im do puszki wrzucać. No to i wiesz dlaczego nie ma opraw. A nie, bo oni tam zbierają na groby, nie? Między, no, no jak jest okres grobowy, to tak. No trudno. Jak mam wrzucić do puszki na mecz, a kupić sobie piwo? Wybór jest prosty. Puszka. Piwa. Piwa. No dobra, w każdym razie tutaj mamy ruletkę, tutaj mamy niepewność, tutaj mamy trochę matematyki. Jak widzicie spotkanie z Villarrealem? Ciężkie, ale jest coś do ugrania. Ale wyniku nie będę obstawiał. No nie, nie oczekuję tego. Nie chcę obstawiać tego meczu. W sensie, wiesz, jakby pierwszy mecz z
z Villarrealem był chujowy, to by miał teraz łatwiejsze zadanie. A tu właśnie, no. A to właśnie jest, wiesz, oni pojechali do Hiszpanii. A wiecie, że jakby tam był remis, nie wiadomo co. I to w tym meczu by wystarczył jednym i drugim remis? Ojoj. To wiecie, jakby te zespoły grały? Byle jak. Na remis. Byle by było. Byle by było. Tak by się skończyło. Słuchajcie, Europa dla nas, przekonamy się jutro. Będzie dla nas. Więcej wiary. Ciekawe, na kogo trafimy dalej. Nie wiem. Ja też. System jest od chuja drużyny. No wiem. Ale to nadal potwierdza moją teorię o Lidze Konferencji Europy, czemu powstała i dla jakich drużyn. Dobrze, słuchajcie, wracamy do Ekstraklasy, bo trzeba jednak żyć życiem Ekstraklasy, bo to jest główna oś naszego sporu, nasze credo, nasza sól tej ziemi. I mamy mecz 5 listopada w sobotę o 12:30. Ja myślałem, że go jako drugiego... Chory! Zna niego, jesteśmy bardziej podjarani. Dobra, to odwrotnie. Pójdziemy niechronologicznie. Lech Korona, 6 listopada, godzina 17:30. Może nawet uda się obejrzeć. Myślę, że tak. W Poznaniu? We w Poznaniu. Ja w ogóle miałem chory plan, żeby na ten mecz też pójść. Ale po co z Koroną? Nie wiem, taki chory pomysł. Będziemy zajebani. Dobra. Nie zdradzaj, wiesz, niespodzianki. Niespodzianki ty zdradzaj. Dobra, to umówmy. Wygrają. No muszą, kurwa, Korona. No Korona, no hello, no dole, już nie róbmy no. Jaj. Zrudko w bramce? Jakim? Rudka już, kurwa, nie ma. Którego? Rudyka, nie Rudka. Musisz... Dupę, nie tupę. No wygrają. Wygrają. No nie rób jaj. No, jakby... no nie możemy starać przed każdym gówniakiem. Prawo gówniaka? Teoria gówniaka? Nie, kurwa. Nie? Pewniczek. A lubisz mieć widelec ci, że... w dupie? Nie sposób. Nie. To nie Lech sposób... też nie lubi, dlatego wygra nie z widelcami. Nie sposób uciec, gdy w dupie sztuciec. Kurwa widelce. Korona Kielce. Kurwa widelce. Dobra, wygrają. Dobra. Przypominam ci, że obydwie... Wygrają? Tak, wygrają? Przypominam ci, że obydwie drużyny grają z gówniakami. Korona i Piast obok siebie w strefie spadkowej. I mają tyle samo punktów, dobra. Tak. Czyli ty uważasz, że z Koroną wygrają. Tak. Ja też uważam, pewne że z Koroną wygrają. Pewne 3D, takie spokojnie. Ale nie 3D, nie było 3D w tym sezonie. Martwi mnie to. 3D to zrobiła Legia na Jagiellonii akurat. Oni 3D trzymają na Piasta, żeby tam... Na Miedź Legnicy, przepraszam. Bo tam dla pewności te 3 punkty, wiesz, jakby... Dobra. To mamy Lecha omówionego. No a teraz przejdziemy sobie do meczu wyjazdowego Warty Poznań. Kurwa, ta. Z Piastem Gliwice. Oni grają dzień wcześniej, bo 5 listopada w sobotę o godzinie, którą uwielbiamy, 12:30. No zajebiście. Ale akurat tam pasuje. A nam chujnie pasuje. Mogliby zagrać o 15. No nie. Chory? Obiadek, drzemka, wiesz. No, bo jedziemy na mecz, tak? To jest! Kupiliśmy bilety na wyjazd, zapierdalamy na pierwszy wyjazd! Emocje! Na WUKO. Na WUKO. To będzie debiut WUKA? Ty, a wziąłeś bilety jakoś tak, żeby dało się pójść na WUKA? Bo jednak grał w Warszawie, to tak... Nie wiem, jak wziąłem bilety, bo się pisze, że chce się bilety i oni ci kupują bilety na sektor gości. Jak wiemy, wyjazdy Warty Poznań frekwencyjnie nie są najliczniejsze, ale jakościowo... Więc, jak zobaczycie trzech debili na trybunie gości, to my. Z transparentem mamo żyje. Jest szansa, że nam Piast wpierdoli? Co? Jest szansa, że nam Piast wpierdoli? Ale że kibice? Tak. Czy ty jesteś głupi, czy głupi? Pytam, ale tak serio pytam. Nie, no, pytam. Jak Piast Gliwice? No nie wiem. Że oni muchy by nie skrzywdzili. Daniel, to, wiesz. To jest raz. Trenował ich porządny człowiek Waldemar Fornalik, więc ich kultury nauczył, nie wątpię. Waldy King. No... To jest raz. Dwa, jak masz bułgarską, nie? I kojarzysz ten taki między czwórką a dwójką, albo jedynką? Nie, między czwórką a jedynką. Ten taki... sektor dla gości, nie? Mm-hmm. To my tam jedziemy. W taki sektor. Nie ale kupiłem... ty wiesz, że musimy wyjść ze stadionu. I będą... I kurwa, ile? 6000 osób Filip, pierdoli kurwa. 12 osobom? Czekaj. Ty wiesz, jak się Filip zachowuje na meczu? Jak pojebany. Będzie, kurwa, wisiał na tym wiem. Płocie. Na będzie tej klatce. Kurwił, będzie kurwił na nich i sądzisz, że to ich nie sprowokuje? Nie usłyszą mnie. Ale powiedz zobaczą. Mi... Zobaczą. Ale powiedz mi, co cię to będzie... obchodzi? Kto to? Nie wiem. Tylko tak wiesz, odpowiem. Pytanie, czy będziemy... A, myślałem, że się tylko... trzymamy razem, chuje. Pyta... No jak zaczniesz pluć na wszystkich do okraju, to takie... Ja nigdy na nikogo nie plułem, co wy nie robicie za zwierzę? Są takie momenty... Nie, ty jak mówisz i krzyczysz, to zaczynasz... mi ślina leci, to prawda. No, są takie momenty, że jak ktoś się prosi o wpierdol, to możesz mu nie pomagać. Tylko wiesz, wszystko zależy od jednego momentu, od jednego... Jednej takiej tyciej rzeczy. Czy w sytuacji, jak będą mu spuszczać w pierdol, my już będziemy mieć wejściówki na wieczór? W sensie my we dwóch. A, bo nas taktycznie może rozjebać. Ta, no, a, to... bo jest jeszcze jedna niespodzianka. Mam nadzieję, że się uda. Bo nie bez kozery jedziemy do Gliwic na mecz Warty Poznań, no, bo tak, wieczorem... Dla samego meczu bym was tam nie zawiózł. Tak?
bo wieczorem jeszcze pójdziemy na naszą pierwszą frikową galę na żywo, na miejscu. Na Fame. Na Fame. I zobaczymy, jak pan... Murana! Ułupie Murana. No. Ale piękne. Dobra, jedziemy piękna na wyjazd. Sobotka. Jestem podniecony tym wyjazdem, nie ukrywam. No muszę wygrać. Teraz, chłopaki, nie macie wyjścia. Teraz, no zawsze Adrian, wygrywają wiem, na że Adrian Lis, halo? Wiem, że wiesz, że istniejemy. Ostatnio to wyczaiłem, nie powiem wam jak, ale wiem, aha, nie. Ale wiem, że wiesz o naszym istnieniu i chłopie, przekaż chłopakom, że muszą to wygrać, bo ale, my jedziemy na wyjazd. Ale Lisek ma kontuzję. Ale to nie jest tak, że jest trendowaty, nie wpuszczają go do szatni. No rozmawia z nim. Ty, ale no ma, tak. masz jakieś informacje w ogóle, ile będzie na wyjeździe? Co, kurwa, nie ma znaczenia, mamy dwóch no nie, dobrych bo... bramkarzy, Lisa i Grobelnego. No nie, no bo chodzi o to, że możemy być jedyni na tym sektorze. Nie wiem, no zawsze jeździ silna no grupa ja na to pod liczę. Wezwaniem. Fajnie bo by było wiesz, być że po potem... trzech, co? No bo jak będziemy tam sami... To musimy krzyczeć, doping no prowadzić. Nie, bo po meczu chłopacy podejdą do sektora gości. O Jezus Maria! O Boże, będą nam bić brawo, że byliśmy! Ale jestem podjarany! Pamiętaj, że trzeba wziąć marker w takim razie. Jak jesteś tak podjarany. I koszulkę. I kazika, żeby koszulkę przecież ja koszulkę załatwił. Biorę na mecz. Ja też. Potem się trzeba ja mam jeszcze tą koszulkę, wracamy. Chłopaki! Jest po meczu, to my wracamy! Ale będzie zimno, więc tak będziemy w bluzach, więc szalik będzie się liczy. Trzeba się ciepło ubrać, bo gwizdzę na stadionie na pewno. Bez przesady, nie jest zima. A to jest 12.30. No, panie, tam będzie tak gęste powietrze od tego smogu. Dobra, Warta Poznań, Piast Gliwice, wyjazd. Wygramy, przegramy? Wygramy. No musimy, jak jedziemy, to musimy. Dobra, wygrać. A jakbyśmy nie jechali, to oglądali to w chacie? No wygramy. No kurwa, Piast Gliwice jest obok Korony Kielce w strefie spadkowej. A Warta jest... Wuko na trenerce, efekt nowej miotły. Warta jest potęgą na wyjeździe w tym sezonie. Tylko wiesz, tam statystyka jest taka, że jakby zamiennie Warta wygrywa spotkania. Jak tak, co drugi mecz. Co drugi mecz. Remisuje, teraz... wygrywa, tak? Oni nie przegrywają. Nie, przepraszam, trafia bramki. O, przepraszam, najmocniej źle powiedziałem. Spoko, wygrają. Luzik? No nie, bo to Warta, tam nie ma nigdy luziku, nie? Tam zawsze jest nerwowa. Vamos, jedziemy do Gliwic na mecz, ale tego będziemy, się nie mogę doczekać. Ale będziemy darli pizdy. Jak pojebani. A od nas wyjebią z tego sektora ci, co zawsze jeżdżą. Ale ja pojadę obładowany, szalik, koszulka, podusie, kurwa. Kluczowa, no. Podusie. Ja wezmę zdjęcie jeszcze Adriana Lisa z podpisem na szczęście. Schowam sobie. To dobre, już to dobre jest. Mam jeszcze makane baku, ale to już głupio odnosić przy sercu. Dobrze, świetnie, więc tym optymistycznym, wyjazdowym, turystycznym, wspaniałym, jedynym, ja niepowtarzalnym, kurwa, wyjazd Warty pierwszy w życiu. Mam 32 lata, tylko dodam. Widziałeś, kończymy ten odcinek. Uwaga, jedziemy na mecz wyjazdowy. Przepraszamy ekipę, która zawsze jeździ, ale będziecie musieli nas znosić. Plus jest taki, że jedziemy swoim transportem, więc się nic nie denerwujcie, chłopcy i dziewczęta. Ale będzie fajnie. I tym turystycznym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję, Marek, za dziś. Dziękuję za dziś, za wcześniej i za wieczność w przyszłości. Ja pierdolę. Czok. Pamiętam. Dziękuję, Daniel. Dzięki. Sam sobie też dziękuję. To była prawdziwa, o ja pierdolę, długa przyjemność, jak patrzę właśnie, ile mamy surówki, więc nie zrażajcie się. A jak ktoś dotarł do tego momentu, to niech napisze, ej, dałem radę. Wolne wnioski? Jedziemy na mecz. Wyjazdowy. To jeszcze zostaje nam wyjazd na Stal Mielec i Picobello. Mogę kończyć życie. Ja, może byśmy na Raków pojechali jeszcze. Dobra, nieważne. Kończymy. To tyle od nas. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.